No tego się praktycznie nikt nie spodziewał. Czy Legia Warszawa nie zagra w Ekstraklasie, ponieważ ma problemy związane z przyznaniem licencji? No właśnie, szokujące informacje tak naprawdę media podają dzisiaj temat problemów licencyjnych Legii Warszawa, które nawet mogą doprowadzić do tego, że Legia może nie wystąpić w Ekstraklasie. O zgrozo dla wszystkich kibiców, sympatyków Legii Warszawa. No szokująca tak naprawdę historia. No właśnie, o co poszło, o co chodzi, zaraz to wszystko wytłumaczę. Tłumaczę o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknęże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Legia Warszawa, tak naprawdę klub, który ma największy budżet w Polsce, i dzisiaj mówimy, że tak naprawdę Legia ma problem z uzyskaniem licencji na grę w Ekstraklasie. No to jest szokująca tak naprawdę informacja, ale jest, że to rzeczywiście problem, ponieważ praktycznie Legia tutaj otrzymała licencję z nadzorem finansowym, tak zwaną licencję tutaj warunkową z nadzorem finansowym, to znaczy, że są pewnie problemy dotyczące właśnie finansów, jeśli chodzi o Legię Warszawę. No szokująca informacja, tak? Bo z reguły takie po prostu problemy dotyczyły innych klubów, a nie Legii Warszawa. No chyba nikt nie spodziewał się, nawet nikomu to do głowy nie przychodziło, że Legia może mieć jakiekolwiek problemy, jeśli chodzi o warunek licencyjny, ale tak rzeczywiście jest, tak? Tak rzeczywiście jest. Ostatnio miało miejsce tutaj komisja do spraw licencji klubowych PZPN. Ona miała miejsce dokładnie 14 maja i tutaj w przypadku dziewięć klubów praktycznie nie miało żadnych problemów z uzyskaniem tej licencji. To jest Arka Gdynia, Krakowia, Górnik, Zabrze, Jagiellonia, Białystok, Korona, Kielce, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice, KGHM oraz Zagłębie Lubin. Tak, to są kluby, do których komisja do spraw licencji nie miała żadnych zarzutów. I te kluby spokojnie otrzymały one licencję. Natomiast pojawiły się tutaj zarzuty właśnie, jeśli chodzi o Legię Warszawę, Wisłę, Kraków oraz Śląsk Wrocław, dotyczące właśnie finansów, tak? I to jest tak zwana licencja warunkowa, gdzie będą nadzorowane finanse, tak? To będą tutaj nadzorowane właśnie finanse tych klubów. No co do Wisły Kraków, to chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, tak? Wiem, w jakiej sytuacji była Wisła Kraków jeszcze kilka miesięcy temu, popłakanej, praktycznie balansowała na granicy opłacalności tego, że zostałaby zdegradowana do Legii Okręgowej. Natomiast to też dotyczy Legii Warszawa. To też dotyczy po prostu Legii Warszawa. No to szokująca informacja, tak? No szczegółów tutaj nie znamy. Wiadomo, że ta komisja praktycznie ma wgląd w dokumentację, finanse tutaj klubu. Pojawiła przecież się taka informacja, tak? Chyba to była w grudniu czy w październiku, w listopadzie tamtego roku, że jeszcze właściciel Dariusz Meduski dorzucił do tego klubu chyba tam po 20 albo 25 milionów. No to była dosyć duża suma pieniędzy z własnej kieszeni. Natomiast teraz się okazuje, że Legia została objęta nadzorem finansowym. Tak, no szokująca informacja z pewnością, czyli ta Legia znalazła się praktycznie w gronie takich klubów, tak jak powiedziałem, Śląsk Wrocław czy Wisła Kraków, no ale gdzie te kluby są, tak, a gdzie po prostu, jaki jest też budżet tych klubów, a jaki budżet jest Legii Warszawa, no dosyć ciekawa sytuacja. Teraz sobie wyobraźcie, że problemy tak z licencją mają dwa inne kluby, Pogoń Szczecin i Wisła Płock. Tutaj jest nadzór infrastrukturalny, tak, związany tak naprawdę z stadionem dla tych klubów. No ale w przypadku Pogoni Szczecin to wiemy, tak, prezydent Krzystek już zadeklarował, że stadion zostanie wybudowany nowy, natomiast jeśli chodzi o Wisłę Płock, no to tam są praktycznie zapewnienia, że tutaj, że taki stadion zostanie właśnie wybudowany. Natomiast w przypadku Pogoni Szczecin, no to zostanie przebudowany ten stadion, który już istnieje, tak, prezydent Krzystek już to zapowiedział, prezydent Szczecina. Natomiast no tutaj szokująca jest taka informacja, tak, na pewno ta informacja zmroziła krew w żyłach, jeśli chodzi o kibiców Legii Warszawa, bo nikt sobie nie spodziewał, że tutaj mogą być jakiekolwiek problemy, zwłaszcza, że przecież wiemy, że Dariusz Meduski, tak, a więc właściciel, prezes Legii Warszawa w przeszłości był prezesem tutaj holdingu, tak, Kulczyk Holding, który przecież, w którego skład wchodziły dziesiątki firm, tak. To była potężna firma, korporacja praktycznie, tak, holding, no holding. No, szokująca informacja.
No ale zobaczymy, zobaczymy rzeczywiście, jak ta sytuacja się wyjaśni. Być może tutaj właśnie ta komisja poda więcej informacji, więcej szczegółów. To też pokazuje, tak, że nie ma tak naprawdę tutaj jakby drużyn bez skazy. To, że ktoś, że to jest Legia Warszawa, to nie oznacza, że ona nie może mieć nadzoru finansowego, tak? To, że się klub nazywa Legia Warszawa, to nie oznacza, że po prostu jest jakby wyjęty spod kontroli. No wiemy, jak to było w przyszłości, tak, jeśli chodzi o Legię Warszawa, to był klub wojskowy w czasach komunistycznych, tak, ściągano po prostu tych żołnierzy, którzy grali w piłkę z całej Polski praktycznie do Legii pod pretekstem, nie tylko piłkarzy, ale żołnierzy wojskowych, tak, znaczy tutaj żołnierzy sportowców z różnych dyscyplin, no i była taka nienawiść, można powiedzieć, tak, w innych miastach przez to, że właśnie zabierano tych najlepszych zawodników do Warszawy, natomiast no teraz się okazuje, że jest nadzór finansowy. To nie oznacza oczywiście, że Legia nie będzie występować, tak, bo będzie występowała, tylko jest jakby tutaj nadzór finansowy, tak, nadzór finansowy, tak zwana licencja warunkowa, że tak można tutaj ująć, natomiast dalej Legia będzie występować w Ekstraklasie, no ale na pewno jesteśmy wszyscy ciekawi, tak, jakie tutaj są, jakie są po prostu problemy, tak, jakie widzi tutaj właśnie komisja do spraw licencji, widzi problemy. Ja tutaj przypomnę, że ta licencja to jest nie tylko licencja na grę w Ekstraklasie, na rozgrywki w Ekstraklasie, ale to także jest licencja na grę w UEFA, tak? A więc w rozgrywkach europejskich, co jest bardzo chyba ważne, tak? Z punktu widzenia właściciela klubu, kibiców, budżetu klubu, tak? No bo zobaczcie sobie, gdyby na przykład klub Legia nie otrzyma takiej licencji na grę, no to byłaby tragedia, tak? To też by zblokowało możliwość praktycznie występu tego klubu w europejskich rozgrywkach. No ale z drugiej strony, tak, to pokazuje także, tak powiedziałem, nie ma klubów, które są poza wyjątkiem. No bo tak, Śląsk, Wrocław i Wisła, Kraków, no to jest, tutaj to możemy spodziewać się tych problemów, tak, co do Wisły, Kraków też, Śląsk, Wrocław też, tam była nieciekawa sytuacja, media o tym informowały. Natomiast, no, na pewno tutaj szokujące jest to, że to wszystko dotyczy Legii Warszawa, tak, Legii Warszawa. Niewątpliwie też była taka sytuacja, że praktycznie w tamtym sezonie Legia bardzo szybko padła w tych europejskich rozgrywkach. Tak jak powiedziałem, no właściciel praktycznie zadeklarował się, że dorzuci tam bo 20, 25 albo 30 milionów złotych. Natomiast no tutaj wiadomo, że praktycznie występy w europejskich pucharach, no nie ma co się spodziewać, Legia też odpadłaby w tych europejskich pucharach. No kibice oczywiście mogą kochać klub, no ale nie oszukujmy się, Legia by nie zdobyła przecież Ligi Mistrzów. Natomiast chodzi o to, że za szybko odpadła praktycznie, tak? Im dalej jednak grałaby w tych rozgrywkach, tym więcej mogłaby pieniędzy zarobić, pozyskać dla klubu, a to też jest ważne jakby dla funkcjonowania. Aczkolwiek tutaj warto wspomnieć o tym, że nadzór finansowy to nie znaczy, że dziś jest Legia po prostu na jakimś skraju bankructwa, tak? To nie tak nie działa, tak nie funkcjonuje, bo też taka była informacja, która się pojawiła właśnie po tym, jak Legia odpadła z tych europejskich rozgrywek, że to po prostu zachwieje zupełnie budżetem, że będzie problem czy jakiś deficyt. No to nie tak, to tak nie działa, tak? Jednak no Legia się dobrze po prostu wygląda, jeśli chodzi o budżet. Natomiast jakby właściciel zdecydował, żeby jeszcze dorzucić pieniądze, tak, dokapitalizować tą Legię Warszawa, co przyniesie po prostu korzyści wymierne w przyszłości. No to są też pieniądze na transfery, na zarobki, na wzmocnienia tego klubu. Według mnie Dariusz Mioduski bardzo dobrze robi, tak, że myśli strategicznie, zresztą on mówił, tak, nie myśli tylko tu i teraz, ale myśli też, co z tą Legią będzie za 5 czy też 10 lat, tak, no bo takie dorzucenie pieniędzy może się wydawać po prostu, no, irracjonalne, tak, że należałoby poszukać cięcia kosztów i tak dalej, zresztą te cięcia kosztów też były, tak, natomiast to przyniesie jakby wymierne efekty przyszłości, tak, no to nie można jakby jeden do jednego, że dorzuci się 20-25 milionów i już się oszukuje tych zysków, że one przyjdą za 3 miesiące czy za pół roku. Natomiast czego tak naprawdę dotyczy ten nadzór finansowy, to nie wiemy, tak? Nie wiemy, czego on po prostu może dotyczyć. Nie wiemy, czego on może po prostu dotyczyć. No wiemy też, że tutaj zmienili się trenerzy, sporo trenerów było w Legii Warszawie w ostatnim czasie. Oni też po prostu pobierają, tak? Tutaj przecież wynagrodzenie, czy po prostu bardzo duże pieniądze odchodzili praktycznie z Legii. No, tam jest taka informacja, tutaj mówi się oficjalnie, że Ricardo Sapinto jeszcze będzie chyba przez 12 miesięcy po zakończeniu współpracy z Legią pobierać pensję, tak, wynagrodzenie. Nie wiem, czy to jest prawda, teraz chcę powiedzieć, ale bardzo po prostu korzystne miał warunki.
No ale coś tam jest, musi po prostu być na rzeczy, bo zobaczmy sobie, że Ricardo Sapinto wszędzie, gdzie kończył po prostu przygodę z piłką, to tam była afera, tak? Zaraz po prostu kłótnie, krzesła rzucał i tak dalej. Oczywiście metafora, tak? Tutaj, że wszystko latało, ale rzeczywiście tutaj nie pokłócił się jakoś Ricardo Sapinto, tak? Nie zrobił jakiegoś show, co mogłoby wskazywać na to, że naprawdę musiał mieć bardzo dobre warunki finansowe, także jeszcze pewnie Legia musi jakiś czas po prostu może nie spłacać, tak? Ale takie są po prostu jakby zawarty był tak kontrakt. Także no dosyć ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o Legię. No bo zobaczmy sobie tak, inne kluby spokojnie przystąpiły, tak spokojnie otrzymały licencję na grę. Arka Gdynia, Krakowia, Górnik Zabrze, Jagiellonia, Białystok, Korona, Kielce, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice, KGHM i Zagłębie Lubin. Ale tutaj chcę też powiedzieć taką rzecz, tak? To, że się ma największy budżet, to nie oznacza, że po prostu to też trzeba umieć to wszystkim praktycznie dobrze zarządzać, tak? Po prostu to wszystko wypłacać, to wszystko balansować. To też jest skomplikowane, tak? To czasami jest lepiej mieć mniejszy klub o mniejszym budżecie, bo łatwiej z tym zarządzać. Tak? To tak samo jak się ma statek. Mały statek, można powiedzieć, że to jest mały problem, tak? Wystarczy kilka osób do obsługi statku. Natomiast wielki statek, jakiś po prostu prom, tak, taki jak Titanic, czy jakiś pasażerski transatlantyk, no to wymaga dziesiątki praktycznie osób, zgrania, żeby to wszystko funkcjonowało. I tak to też może być w przypadku właśnie klubów piłkarskich. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.